Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym poruszyć problem zwolnienia po ustaniu zatrudnienia. Związane jest to z następującym zapytaniem, które otrzymałem. Witam Pana, no miło mi bardzo. Bardzo chwalę to, co Pan robi, czyli Pana porady. Chciałbym spytać, ile mogę chorować po ustaniu zatrudnienia i czy mogę wnieść 30 dni zwolnienia, czy więcej. Ile ponad 30? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam i z góry dziękuję. Jest kilka warunków dla takiego zwolnienia lekarskiego. Jednym z nich jest wymienione co najmniej 30 dni ciągłego zwolnienia. Tym niemniej są jeszcze inne, równie istotne. Czyli niezdolność do pracy musi powstać nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, czyli tak mówiąc po polsku, do 2 tygodni od zwolnienia nas z pracy. No, przykładowo, jeżeli nasza umowa o pracę skończyła się 31 października, to pierwsze zwolnienie od 15 listopada jest już bez sensu, ponieważ przekroczyło to nasze 14 dni wcześniej wymienione przeze mnie. Jest pewien wyjątek i dotyczący w sumie chorób zakaźnych o okresie wylęgania dłuższym niż 14 dni, ale nie później niż 3 miesiące. No, wchodzą tu również inne choroby ujawniające się dopiero po 2 tygodniach lub dłużej. No, nie ma zbyt dużo takich schorzeń, ale na przykład z mojego doświadczenia może być to na przykład pęknięta ciąża pozamaczniczna. Ale druga ważna sprawa, co lekarz powinien wtedy zrobić, no musi obowiązkowo wpisać kod E, ponieważ urzędnik ZUS-u nie jest od oceniania, czy to była nasza choroba, czy to nie była, no z czym się ta choroba związała. Wiązała w sumie, nie związała, tylko wiązała. Zasiłek chorobowy z tego tytułu przysługuje maksymalnie 182 dni lub oczywiście w ciąży 270 dni. Należy się liczyć jednak z tym, że te zwolnienia są bardziej kontrolowane przez ZUS, a przerwa nawet jednodniowa powoduje tylko to, że ZUS przestaje płacić, czyli sens zwolnienia tutaj żadnego, znaczy sens zwolnienia takiego już dla danego zwolnionego pracownika już nie ma. Oczywiście zwolnienia te nie zanosi się do zakładu pracy, lecz zanosi do ZUS-u lub no, można wysłać pocztą listem poleconym. Czyli jeszcze raz w skrócie. Maksymalnie zwolnienie zaczyna się do 14 dni od zwolnienia nas z pracy. Drugie, trwa co najmniej 30 dni, no i musi być w ciągłości. Natomiast jeżeli masz jakiś przemyślany komentarz do tego wideo, to zapraszam na mojego bloga www.zwolnienielekarskie.pl lub na kanał YouTube, tutaj poprzez komentarza do kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy. No, dziękuję bardzo, mówił Wasz Darek Kraśnicki, dyżurny lekarz medycyny transportu i pracy na kanale YouTube. Jeszcze raz dziękuję.